Bardzo stary przepis na kotlety pożarskie. Wychodzą przepyszne. A przed Wami zestaw startowy, jeśli można tak powiedzieć, do przyrządzenia tych właśnie pysznych kotletów pożarskich, a więc przede wszystkim jedna pierś z kurczaka, jedno jajo, jedna mała cebula, jedna kajzerka, a tutaj mam dwie łyżki bułki tartej. Będę potrzebował także olej, sól oraz pieprz. Zacznę od bardzo drobnego posiekania cebuli, którą wrzucę na chwilę na patelnię po to, aby ona zmiękła, aby ona się leciutko zrumieniła. Dzięki temu potem fajnie połączy się z mięsem, no i nie będzie nam chrupać podczas jedzenia kotletów. Na patelni najpierw rozgrzewam troszkę oleju, na którym lekko zeszklę cebulę, potem ją ściągam i odkładam. W kolejnym kroku zajmę się piersią z kurczaka. Najpierw pokroję ją w jak najdrobniejszą kostkę, a następnie przy pomocy noża bardzo drobno posiekam. Siekanie skończone, tak właśnie powinno to wyglądać. Mięso jest dość mocno rozdrobnione, ale cały czas jeszcze widać tutaj jego takie malutkie kawałeczki. Tak właśnie powinno to wyglądać. Mięso odkładam na chwilę na bok, a teraz mogę zająć się kajzerką. Połowę kroję w drobną kostkę, natomiast drugą połowę drobno kruszę do miski, potem wlewam tutaj około 2-3 łyżek mleka, no i jeszcze przy pomocy szpatułki rozdrabniam na zupełną papkę. Do miski dodaję teraz posiekane mięso, zrumienioną cebulkę, wbijam jedno jajo, no i wsypuję bułkę tartą. Doprawiam także solą i pieprzem. No i teraz czeka nas robota ręczna. Ja to najpierw wstępnie jeszcze połączę przy pomocy tej właśnie szpatułki, a już za chwilę wyrabianie ręczne naszej masy na kotlety. Trzeba się do tego przyłożyć, aby do końca jeszcze rozdrobnić te kawałki bułki, które wcześniej wylądowały w misce. Tak wygląda ta masa. Ona może teraz wydawać się nieco luźna, ale trafi jeszcze na 10 minut do lodówki, aby bułka tarta właśnie zrobiła tutaj swoje, aby wyciągnęła nadmiar wilgoci. No i ona w tym czasie stężeje do tego stopnia, że będzie dało się z niej uformować kotleciki. Po około 10 minutach moja masa na kotlety zrobiła się na tyle zwarta, że nadaje się do formowania. Ja myślę, że z tej ilości składników, czyli miałem tutaj jedną dużą pierś z kurczaka, wyjdą 3 całkiem spore kotlety pożarskie. Żeby ułatwić sobie formowanie, zwilżam dłonie wodą. To jest taka fajna kulinarna sztuczka. Spróbujcie użyć jej także na przykład do robienia kotletów mielonych. Dużo łatwiej wtedy ta robota po prostu idzie. Mięso nie przykleja się do dłoni. Tak jak widzicie, od razu powstała mi tutaj fajna kuleczka, którą spłaszczam. No i z tej kulki mamy bardzo ładny, zgrabny kotlecik. No i cóż teraz zrobię? Teraz będę starał się każdy z tych kotletów opanierować jakby w tych kosteczkach bułki w taki sposób, aby one tutaj tak zanurzyły, wgłębiły się w to mięso, aby potem nie odpadły podczas smażenia. Powstanie jedyna w swoim rodzaju bardzo smakowita panierka. No i sprawa jest prosta, czyli taki kotlecik kładę właśnie na tych kosteczkach bułki. Lekko przygniatam, tak żeby ich tutaj nie było też za dużo, one nie mają pokrywać jakby w całości tego kotleta. No i z drugiej strony to samo. Tak jest, dokładnie tak. No i teraz jeszcze raz przy pomocy dłoni to formuję. Staram się wepchnąć właśnie te kawałki bułki w mięso. I tak wygląda kotlet pożarski gotowy do smażenia. Kotlety smażę na niezbyt dużym ogniu, tak żeby temperatura zdążyła wniknąć do środka, zanim panierka się zrumieni z obu stron, tak aby były ciemnozłote. Musicie przyznać, że prezentują się wyjątkowo apetycznie. Kotlety pożarskie możecie podać tak jak tradycyjne mielone z ziemniaczkiem, na przykład z mizerią albo inną surówką. No a ja Wam już za chwilkę powiem, jak one smakują. Przekroję jednego z nich. Mam nadzieję, że będzie fajnie słychać, jak bardzo, o właśnie, chrupiąca jest ta panierka. Ta bułka tutaj cała aż strzela pod naciskiem noża. No i tak one wyglądają w środku.
soczyste, mięciutkie. No a w smaku... Boże, jak one chrupią. Przepyszne. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Zróbcie na przykład takie kotlety pożarskie zamiast tradycyjnych właśnie kotletów mielonych. Na pewno się nie zawiedziecie, bo smakują doskonale. A jeśli podobał Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o zostawieniu polubienia i subskrypcji, bo już wkrótce znowu ugotujemy coś pysznego. Dokładną listę składników znajdziecie w opisie.